Zobaczcie. Przygotowania przed żniwami. Będzie robota turem. Znaczy ogólnie będzie robota tym traktorem, to jest dużo. Nowy joystick trzeba było, zobaczcie. Taki podobno najtańszy AGTech jakiś. Kupiłem, od razu nasmarowałem go tam w spodzie smarem, bo tubka mi się rozleciała. Mam taką tubkę, smaruję sobie wszystko nią. Zaraz wam pokażę. A wszystko przez tę końcówkę, bo jest metalowa, a nie taka z takiego tworzywa, o tak jak tą. Kupiłem taką z tworzywa, żeby była, bo ona jest miękka i nie wyrabia tego aluminiowego, co tam jest. Zaraz wam pokażę dokładnie tutaj, o, z tego starego joysticka. O, słońce razi. I tutaj, o, widać nawet jak jest rozlezione tutaj. No i trzeba było zainwestować w nowy joystick. Ten był już taki, no, dość zmęczony, trzeba powiedzieć. No ale tamta końcówka jest założona, mam nadzieję, że to pochodzi. Temu jeszcze wezmę, bo to się da odkręcić, więc odkręcę i spróbuję kupić to, bo ten joystick nie jest nigdzie złamany ani nic, więc po prostu kupię, jeśli się będzie dało kupić to, to dokupię to i ten, no i on też dalej będzie jakoś chodził, nie? Dobra, ja tu zbieram, bo zrobiłem, ale obserwuję, powiem wam, że coraz więcej kombajnów. Teraz przed chwilą nawet jechał Michał tutaj nowym nabytkiem, nowym case'em 7250, rotorowcem wielkim. Chłopaki mu tu header ciągnęli na wózku, rura z tyłu składana za kombajn, no kawał maszyny. Jakby tu kosił gdzieś u nas u góry, ten podjechał zobaczyć, ale nie słyszę go tu, więc nie kosi, a może się go uda gdzieś podczas żniw złapać, to się coś może nagra. Dobra, ja może jak będzie chwila jeszcze dzisiaj, bo nie wiem, już jest po czwartej, to może coś wam jeszcze dogram z pola, a jak nie, no to takie dzisiaj zrobimy obejście, co tu trzeba na bieżąco koło domu. Witam się z wami w środowy poranek. Mamy godzinę koło 8:00, przed 8:00 może chwilę. Jak widzicie, przyjechał kierowca z Wameksu z nawozami. Coś wam zaraz opowiem o tych nawozach, dlaczego nawozy kupione teraz, jakie, ile, to już wam za chwilkę opowiem. Nawozy zamówione teraz, zawsze tak starałem się po trochu kupować w tym okresie właśnie przedżniwnym. No ale w zeszłym roku z racji tego, że po prostu kwestia finansowa na to nie pozwalała, więc kupione, no po prostu nie kupiłem, tak? Fundusze mi na to nie pozwalały, bo były inne inwestycje, więc nie kupiłem tych nawozów. No a teraz zaczyna się to robić tak, jak się robiło. Część nawozów powoli, żeby nie stracić nie wiadomo ile, albo żeby nie zyskać, no to kupujemy nawozy partiami. No dlatego właśnie partiami, żeby można to było jakoś, wiecie, dlatego partiami. Bo ten jeden chce przestawić. Nie wiem, czy mi się tak uda. Może, mam nadzieję. Troszeczkę spróbujemy cofnąć. Mam nadzieję, że się nie rozedrze. I teraz do przodu. Dlatego, tak jak wspomniałem, no dlatego staramy się to kupować teraz. Ano dlatego, dlatego właśnie, żeby trafić na tą cenę, wypośrodkować to. Część azotu już jest przywiezione, jak widzicie, ściągamy z Aletrosem 26 pod rzepak.
Najwięcej na tym samochodzie mam 30 Saletrosanu, no i trochę Polifoski 7, o której zaraz trochę więcej powiem, bo to tak zwany biały truk. Bo to tak zwany biały truk wśród nawozów. Powoli. Bo tu jeden jest na leżąco. Żeby z nim nic nie zrobić. No i jest. Polifoskę odstawimy na razie na bok, ja sobie ją poprzewożę, bo polifoska będzie mi potrzebna. Polifoska będzie mi potrzebna jako pierwsza, więc odstawimy ją tutaj na początek. O, tutaj sobie ją postawimy. Tutaj sobie ją postawimy, a będziemy ściągać Saletrosan. No bo wiadomo, wysiewając pod rzepak nawozy trzeba poukładać tak, żeby ich nie przestawiać w tą i z powrotem. Polifoski mam 2,5 tony. Ogólnie całych nawozów na tym samochodzie jest załadowane 12,5 tony. 7,5 tony Saletrosanu 30, 2,5 tony 26 i 2,5 tony Polifoski tej 7, 7, 18, 28. Dlaczego Polifoska? Wcześniej, wiecie, siałem Lubofoskę, ale teraz tam w tej Lubofosce mieliśmy te mikroelementy, ale z rozkładem, co do rozkładu tej Lubofoski, to też mam takie mieszane uczucia o dostępność tych składników, więc będzie Polifoska, która jest łatwiej dostępna, także tak to zrobimy. Co jeszcze? Ta Polifoska, nie wiem jeszcze dokładnie ile tego będzie wysiewane, ale tak w granicach 350 kg będę dawał tej, jeszcze muszę zobaczyć na zasobności, jakie wyjdą z analizy. I wtedy zobaczymy dokładnie, ale tak tego, około 300-350 kg będziemy chcieli tego rozrzucić, a dokładnie to się okaże, no bo zobaczymy, jeśli będzie w porządku, to może zrobimy to nawet tam po 250, no zobaczymy, nie ma co gdybać, mówić tak czy tak, no bo wszystko jak dobrze wiecie, ma się o zasobności. Saletrosan, powiem szczerze, Saletrosan będę stosował drugi rok, ale dlatego zamówiłem Saletrosan, bo cena Saletrosanu, nie chcę wam teraz mówić z pamięci, ale Polifoska to 2650 tona, Saletrosan 30 to 1400 bodajże 80 albo 1520, nie jestem pewien, a 26 jest 80 albo 100 zł tańsza od 30. I teraz też tak jak widzicie, jak ściągaliśmy wiosną Axionem, te woreczki też są troszeczkę inne, 30 ma inne worki, 26 ma inne. Tak to wygląda. Dlatego też troszeczkę więcej mam zamówione tego Saletrosanu, bo jak dobrze wiecie, mówiłem wam też o tych użytkach zielonych, które chcę założyć, te 2,5 hektara, więc na te 2,5 hektara też będzie mi potrzebne troszeczkę tego azotu, no bo wiadomo, po tej trawie też trzeba będzie coś posiać. Po trawie też będzie trzeba coś posiać, żeby
po prostu to też rosło, tak? Także zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze przyznam się szczerze, nie mam zamówionych nasion. Zaraz, żebym kierowcy burty tu żebym tu kierowcy burty nie skasował, bo nawozy nie pokryją tego samochodu, bo to powiem wam, jakiś młody man. Nie wiem, czy wspominałem, nawozy są kupione w Wameksie. Jeszcze odnośnie reszty nawozów, bo będą potrzebne jakieś nawozy na drugą dawkę. Chociaż zastanawiam się w zbożu, czy nie zrobić drugiej dawki też z aletrosanem, bo mam jedną działkę, którą tak zrobiłem testowo, ale o tym podzielę się z wami w żniwa. Co prawda to nie będzie bardzo miarodajne, bo to będzie działka, która była bardzo późno wysiewana, to też nie będzie można bardzo miarodajnie tego ocenić, ale jakoś myślę, że coś tam będzie można powiedzieć, a mianowicie drugą dawkę rozrzucałem po tej kukurydzy, na tej pszenicy po kukurydzy, którą siałem późno, i tam rozrzucałem to tak samo jak robiłem na pierwszą dawkę, czyli saletrosan, ale ilość tego azotu była inna, bo na pierwszą dawkę poszło około 60 kilo, tam troszkę, no około 60, bo tam 200-220 kilo gdzieś wychodziło saletrosanu, tej 30, a na drugą dawkę dawałem gdzieś 250, czyli 70 kg. Czyli jakieś 130 całe nawożenie zamknęło się w 130 kg. No i pokażę wam jak ta pszenica wygląda, bo jak dla mnie no to naprawdę fajnie, pomimo późnego siewu, bardzo późnego siewu, wygląda przyzwoicie, naprawdę przyzwoicie. Także zastanawiam się, czy nie zrobić drugiej dawki z aletrosanem, ale no to zobaczymy. W tym roku robiłem to, jak wiecie, dobrze mocznikiem i to też jest dobra alternatywa, tylko potrzebna jest wilgoć. No w tym roku wilgoć była, tylko trzeba pamiętać też o tym moczniku, że on potrzebuje też więcej czasu na to, żeby mógł być dostępny, tak? Także zobaczymy. Może i zrobimy mocznikiem, zobaczymy. Najbardziej to będę patrzył na to, co będzie najkorzystniej wychodzić finansowo, no bo oczywiście wszystko opiera się też o pieniądze, a z czasem zastosowania to z tym już się trzeba będzie dostosować, będzie trzeba wcześniej ten nawóz rozrzucić, to rozrzucę go wcześniej, tak jak w przypadku moczniku, który rozkładałem w tym roku. Tak jak mówię, on potrzebuje więcej czasu, więc jego trzeba zastosować wcześniej. Żeby mogła po prostu roślina normalnie z niego skorzystać. Co więcej wam mogę powiedzieć? Możecie mi powiedzieć, jak wyglądają sytuacja u was z nawozami,
kiedy planujecie zakup, co planujecie dać, ile, w jakich ilościach, jak wyglądają żniwa na dzień dzisiejszy, na daną chwilę. U nas nie kosimy, powiem szczerze, bo no widzicie jak jest. Wczoraj wylałem z deszczomierza 22 litry, dziś rano wylałem 11. Za lipiec mamy już 122 litry opadu za lipiec. Także deszcze na szczęście są, ja nie mówię, że nie. Trzeba się cieszyć, tylko że sprawa wygląda tak, że po prostu już do was mówię. Sprawa wygląda tak, że no teraz jak przychodzi ten okres żniw, przydałoby się troszeczkę też tej pogody. No to jej nie ma, tak? No to jej nie ma i no i to takie. Miejmy nadzieję, że jeszcze, no tak jak mówię, jeszcze nie kosimy, bo się nie nadaje. Znaczy no nie nadawało się, chociaż rzepak to jest taka roślina, że ona szybciej oddaje tą wodę, tak jak w przypadku opadów nie naciąga tak szybko i może uda się zebrać ten rzepak. No zobaczymy. Co prawda rzepaki są bardzo pokładzione u nas po ostatnio, no bo jeśli występują co róż występują jakieś opady, to wiecie, to też ta roślina inaczej oddziałowywuje i ten, no i pokładły się te rzepaki. Postawimy was tu, jak nie chcecie tam stać. Trochę nieforemnie, bo podjeżdżam, tak wiecie, podjeżdżam z ukosa i też przez to mam gorzej te worki stawiać, ale może jakoś. Te, mam nadzieję, że tu zostało 4, mam nadzieję, że te 4 uda się jakoś na górę postawić. Jeszcze odnośnie nawozów, czekam na wapno. Sebastian miał przyjechać jedną naczepę, mamy, którą miałem na jesieni po kukurydze rozrzucić, ale nie rozrzuciłem, bo się nie wyrobiłem. I czekam na dostawę wapna z kopalni, z Morawicy. Jeden samochód jeszcze będę potrzebował na pewno, a najprawdopodobniej będą przywiezione 2, ale to wszystko się okaże. Stoją. Troszkę za bardzo podjechałem do siana, byłem za bardzo zbliżony. No i to wapno też trzeba, bo na kilku działkach wyszło. No po prostu trzeba wapnować, tak? I tyle. Dobra, kończę, bo kierowca do mnie idzie. Zaraz wam coś pokażę. Dzisiaj mamy czwartek. Zobaczcie, tyle opadu mamy. Zaraz zobaczymy, ile tu jest. No niecałe 4 litry, 3,5 litra, ale to jest opad od wczoraj od 19.
Zobaczcie, było 141, to mamy 144 litry. Przesunę 144 litry, mamy za lipca 144 litry deszczu, a dzisiaj mamy 27 lipca i mamy nic nie koszone, tylko ten kawałeczek rzepaku, który wam pokazywałem. No i tak ciężko z tym koszeniem, bo jak do tej pory rzepak się nie nadawał, zboże się nie nadawał, bo było zielone. Tak teraz po tych deszczach rzepak się pokładnie, wiadomo, czy uda się go jakoś podebrać. Będziemy próbować jakoś kosić, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tak trochę ciężko. No i zapowiada się taki rok kradzionych żniw, tak jak było 2 lata temu bodajże, co zacząłem nagrywać. I w tym roku chyba sytuacja się powtórzy. A ze słomą to naprawdę tym bardziej nie wiadomo, co będzie. No, także powiem wam, że ciężko. Trawa duża dzisiaj, trochę pogody ma być, to może dzisiaj uda się odpalić kosiarkę i dziewczyny może skoszą. A jeśli nie, no to ja trochę będę musiał też podkosić. Także rok, żniwa zapowiadają się naprawdę nieciekawie.